wszystko. Aj. Myślę, że tylna belka skrętna to jednak nie o to chodzi. Skarbonka. O kurde, aliki do salta muszą odwalać. Jak na czym? No, nie skaczą z drzewa. Ali tulupa podwójnego jak przypierdzieli. Albo salto mortale, proszę ja was, to jest coś. Ja to muszę kiedyś nagrać. Jak Alik mi tutaj na trapezie z Alikiem drugim furgocze pod niebiosami. To troszkę graciarnie jest, jak widać. Toyota Corolla z sentymentem podchodzę, bo to był szczyt nowoczesności w latach chyba 90. z tą dupką półokrągłą. Pewnie, że Corolla. Zajebista. Zajebista. Pytacie, czy mam klimę? No nie żartujcie sobie ze mną. RMF FM. Tu katolicki głos w twoim domu. Rozgłośnia zajebisty roman www.pl. Czegoś tak. Ciasno, ale troszkę gracików jest. Przemknę gdzieś tu boczkiem. Taka kuga na gratach. O ładnym kole. Kole, bo ci zaraz przy fanzole. Hybryda i Yeti na gratach. A tu tylko trochę gratów, reszta gdzieś się rozpływa. Co, że niby ogonem macha, tak? Przekoń jadowity. Ciekawa koncepcja. Je. Coś pyrczy. Jak to w Holandii Alik przywiózł? Tu gdzieś stało Gielce, które zdjęcia. Obiecałem, którego zdjęcia widzę podesłać. Już mi specjalnie łazić nie chcę. Jest dziadyga. Ładniejszy jest ten czarny chyba. No i wstykamy no. Gielce. Stuwa przebiegu. 17 rok. Wypasiona. Niestety 22. Fotele z pamięciami prawe i lewe. Chyba długaśny, ale w góry 4Motion. Na 4 koła napęd. Stuwa przebiegu. Może 110, 115, ale dla Alików stuwa czy 120 to nie jest żadna różnica. Stąd zawsze mówią, że stuwa. Trafiliście? Super. Pamięci, radar, wirtualna dycha. O, panorama, nie widziałem nawet. Piękna rzecz. €18,500, 19 rok. €159 przebiegu. Szkoda, że widzę żąda wirtualnych zegarów, bo akurat z tym nie ma.
Zobaczymy dalej. To jest nowa lampa czy stara? Stara lampa, to nie. Krótca, fix. Aut nakupione. 5-0 czy 3-0? 5-0. Dłuższy, 5-0, za długi. Żona pańska nie parknie. Jest kamera. Ja długi, 5-0. O, 2-5-0. Bardzo przyjemna ta okoliczność. Ruch, sprzedaż, rozpierducha. Ktoś pytał o trójeczkę X-a. Dzisiaj jest 10 już chyba. Tezi. 10 albo i więcej, tym bardziej panoramka, bo bardzo przyjemne oświetlenie z nieba. Się może napatoczyć, bo fajne. Opelki były 7? Jak lampka jest, samoparkowanie jest, to znaczy, że on jest wypaśnięty, ale w Peugeotiku mi się bardziej podoba. W Peugeotiku jest o niebo ładniej. Co tu mamy? Dobry rok jest. Widz lubi skórkę, a tu jest po 19. Zdrowo, 20 rok. Ciekawe, co pan Alik wyceni taki towar. O! Erce! Erce, nie w erce. No bardzo wiadomo, że pyk, ale czy mamy tyle, 19 rok, czy mamy tyle pieniędzy, zaraz się okaże. Co tam się dzieje? GT-czek? Też wersja nie byle jaka. Bez panoramy, co prawda. Siedzonka dużo brzydsze, nie? Zauważyłeś? Jaka jest różnica w tych siedzeniach? O, kolor ten sam nawet. Co tam na tym? 19, tam było 18, no tu jest koło inne, też skórka, nie ma masaży, nie ma masaży, proszę cioci, gdzie to jest 19 faktycznie, ciekawe, zapytam, bo, a ten szary, krótki, a okej, czekaj, niech się przyczaje, no sporo szyba dłuższa, sporo, tu w ogóle szyby nie ma, pan Paweł znowu pojechał na testy, poleciał, nie kopci, płynu nie bierze, nowe klocki emulsowe, rozrząd, to było za 50 tysięcy motogodzin do zmiany. Idę pytać się o, tak jak czułem, skórko zjadł sprzedany. Jak są ładne fury, to tu akurat szwedzka część jest, Alik ma połapane u samego króla Szwecji, Olafa Hujafsona, czy jakoś tak się nazywa ten król. Przemknę dalej, zobaczę, co tu się jeszcze u Alika na placu odczynia, wyczynia, przyczynia. Szukam wciąż IX-a. Jestem dzisiaj z grupą trzech młodych, żwawych, wąsatych Meksykanów. Jeden z Torunia, jeden z Podnowego. Alik do roboty przyjął. Z Podnowego Sącza, a trzeci kuźwa, nie wiem skąd. Tu się wszystkie IX-y wyprzedały, czekajcie. Coś tu mam powiększone w tym aparacie, muszę sobie poradzić zaraz z rozdzielczością. 21 rok, 18800 euro. Coś tam przebiegu, nie pamiętam ile. A ten ma około 200 przebiegu. Jest to 19 rok. Kosztuje 17500. Jeżeli dobrze, ja? Jeżeli dobrze pamiętam. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy.
Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca.